Mamy jeszcze pytanie od widza. Pan Rafał pyta, dlaczego odeszliście od swoich przedwyborczych ideałów, między innymi JOW-ów? PiS planuje ich likwidację na szczeblu samorządowym, a w pana klubie, poza nielicznymi wyjątkami, cisza. Mało tego, część pana posłów, bryluje w tym Adam Andruszkiewicz, każdą swoją wypowiedzią puszcza oczko do PiSu, wijąc tam sobie gniazdko na przyszłość. Czy zapanuje pan nad tym i sprawi, że Kukiz 15 nie będzie uznawany za sojusznika PiSu? No, proszę pana, no atak, znaczy, ja bardzo pana przepraszam, ale te... Ale kogo? Mnie czy tego pana Rafała? Pana Rafała, przed panem samokrytykę złożę po programie. Natomiast, panie Rafale, akurat w kwestiach JOW-ów, o JOW-ach mówimy non-stop. Przynajmniej ja osobiście non-stop atakuję jakiekolwiek projekty zmiany ordynacji na jeszcze bardziej partyjną. A jak PiS zmieni tą ordynację? Jak PiS zmieni tą ordynację, to zostanie tylko i wyłącznie popis, panie redaktorze. Platforma i PiS. Oczywiście, a co zrobi Kukiz? Jak co zrobi Kukiz? No wyjdzie pan na ulicę, co pan zrobi? Proszę pana, przede wszystkim nie wejdę do Sejmu. To jest podstawowa sprawa. Co wróci pan na scenę. Ja powiedziałem ludziom, nigdy was nie zdradzę i nie zdradzę. Nie będę wchodził w żadne koalicje, na przykład z PiS-em czy Platformą, po to, by przy okazji zmiany ordynacji, by ze względu na zmianę ordynacji znaleźć się w parlamencie. Nie, o tej JOW-y będę walczył do upadłego.